Dziewczyny, cześć. Dajcie mi znać, czy mnie słychać i widać. Jeszcze nikogo nie ma. Jestem. Mam nadzieję, że tęskniłyście za mną na moim urlopie. Witam się znowu z wami z mojej kuchni. O, widzę, że jesteście. Dajcie mi znać, czy słychać dobrze. Bo włączyłam zmywarkę, bo wiecie, mój mąż był cały tydzień sam w domu, więc musiałam trochę ogarnąć. Choć nie jest źle. Dzisiaj chciałabym z Wami pogadać o takim temacie trochę, trochę takim, to będzie taka tough love, ale to będzie taka tough love, która też bardzo mi pomogła, bo będę mówiła o pewnych rzeczach, o pewnych sytuacjach, które są, które sama robię, bo ja zawsze to, czego Was uczę, to, o czym Wam mówię, znam z własnego doświadczenia, bo wydaje mi się, że tylko wtedy jesteśmy w stanie tak naprawdę dogłębnie wejść w problem, kiedy mówimy na własnym doświadczeniu. Przypnę sobie też komentarz o webinarze, a Wy dajcie mi znać, czy mnie słychać, bo nikt mi nie daje. By dołączyć. Przypnę Wam, a potem Wam powiem więcej o tym webinarze, bo oczywiście już za tydzień się widzimy na webinarze o ostatnim webinarze o... Jak to się przypina? Jezu, tyle lat na Instagramie, a tu przypiń. Dobra, jest. Ok, dajcie mi znać, czy ktoś słychać. Ok, dobra, słychać, widać. Mam nadzieję, że u Was jest ładniejsza pogoda niż u mnie. Natomiast nic to, bo dzisiaj będziemy sobie mówić o autosabotażu. Nie o pogodzie. Dobra, kochane. Co to jest w ogóle autosabotaż i dlaczego czasami w ogóle jest nam ciężko zobaczyć pewne rzeczy, kiedy jesteśmy w środku? Jest to oczywiste. Kiedy jesteś w studni, to trudno Ci zauważyć, że jesteś w studni. Nawet jak popatrzysz do góry, to pomyślisz, że to niebo. Natomiast czasami sami żyjemy w takiej klatce, którą sami sobie budujemy, same budujemy i wydaje nam się i opowiadamy sobie jeszcze mnóstwo historii dookoła, żeby upewnić się i uspokoić naszą głowę i wszelkie wątpliwości, które się pojawiają w momentach, w których coś nam nie gra. Czyli zaczyna do nas docierać, że być może siedzimy w tej studni. Wczoraj Wam pokazałam kartę taką, ona do mnie wraca, napełnił swoją studnię. Myślałam, że to chodzi o to, żebym pojechała na urlop, ale nie do końca. Bo czasami napełnić naszą studnię musimy po to, żeby zobaczyć, że musimy z niej wyjść. Dobra, widzę, że dołączacie, jest Was coraz więcej, więc zaczniemy sobie mówić. No więc jeżeli jesteśmy sobie w studni i mamy taki, robimy sobie taki autosabotaż, czyli trzymamy siebie w studni, natomiast my jako osoby chcemy być na przykład, osiągać coś, mieć jakieś sukcesy, realizować się w pracy, być świetną mamą, super żoną i tak dalej. Natomiast tak naprawdę nie osiągamy po nasz najwyższy potencjał, dlatego że siedzimy w studni i automatycznie, niechcący, podświadomie trzymamy się w tej studni, sabotując swoje osiągnięcia. I są dwa takie mechanizmy, które ja zauważyłam u siebie, które mocno mnie hamowały, może nawet nie hamowały, bo ja jestem osobą, którą uważałam siebie zawsze za taką high achiever, czyli że wszystkie moje cele, które sobie stawiałam, to były osiągnięte. Odhaczanie celów to było po prostu moje, oh yes, dajcie mi znać, czy jest tutaj ktoś taki, kto uwielbia sobie stawiać cele, odhaczać je, realizować, kiedy jesteście w stanie, czy to może być w pracy, czy w domu, jeżeli sobie po prostu coś zaplanujesz, zrealizujesz to, to jest dla ciebie po prostu na 100% yes. Ja byłam taką osobą, która zawsze, zresztą nieraz Wam to mówiłam, że mam koleżankę, którą nazywam, że dla niej drugie, o, to ja. Kto jeszcze się może z tym połączyć? Bo tak naprawdę to jest nasza studnia, ten bycie high achiever. Ja ostatnio w ogóle też mocno pracuję. Mówiłam Wam, pokazywałam ostatnio, że zaprosiłam Sylwię Kocoń na live'a i będzie w przyszłym tygodniu, 27, ile dobrze pamiętam. I już się tak ekscytuję, dlatego że przeczytałam jej książkę.
O zranieniach w dzieciństwie. Jak wiecie, pewnie większość z Was, no to ja jakby mam duże zranienie w postaci ojca alkoholika. Natomiast nie miałam takiej świadomości, że to tak dużo, na wiele rzeczy rzutuje. Natomiast przeczytanie tej książki, zrobienie tych ćwiczeń, potem oczywiście jeszcze kupiłam kurs o tej ranie ojca u Sylwii i napisałam do niej od razu, że muszę ją zaprosić na live'a, bo wiem, że będzie to dla Was mega wartościowe i ona jest taką wspaniałą osobą, która przeszła też przez ten cały gnój. To nie jest tak, że wiecie, że opowiada o czymś tam tylko, bo przeczytała w książkach. Więc mam nadzieję, że będzie Was dużo wtedy i porozmawiamy sobie o tych tematach głębiej. Natomiast gdy ja zaczęłam się mocniej temu wszystkiemu przyglądać i przeczytałam w ogóle, jak to powiedzieć, opis, diagnozę rany ojca, to nagle okazało się, że to moje bycie high achiever to niekoniecznie jestem ja, tylko to jest diagnoza. Powiem Wam, że kiedy się tym zajęłam, to był dla mnie taki trudny moment, w którym praktycznie nie wiedziałam, kim jestem. Poczułam się, jakbym była. To był ten moment, w którym zauważyłam, że jestem w studni. Jak to Wam mówię, to mam całe ciary i dzisiaj dziewczyny mówię Wam, to jest. Chcę się z tym Wam podzielić, bo wiem, że dla wielu z Was będzie to taki też odkrywcze. Natomiast dla mnie to też jest trudne, dlatego że to są jeszcze moje świeże rzeczy, świeże odkrycia. Natomiast są totalnym game changerem, jeżeli chodzi o to, jak decydujemy i jakie wybory dokonujemy w naszym życiu. I teraz tak, kiedy ja sobie przeczytałam ten opis choroby i pomyślałam sobie, okej, okay, to jeżeli to są objawy bycia DDA, czy tam, to nie musicie, wasze rodzice nie muszą być alkoholikami, żeby takie mieć objawy, wasz ojciec mógł być bardzo zapracowany, mógł być, nie wiem, pracować za granicą, mógł, nie wiem, różne sytuacje. To Was odsyłam do Sylwii, będziemy sobie o tym rozmawiać za tydzień. Natomiast kwintesencją tego, co chciałam przekazać, to jest to, że w momencie, kiedy ja zauważyłam, że ja taka nie jestem, że ja po prostu tak działam, bo mam jakiś program i wiele rzeczy, które robię, nagle stało się dla mnie jasnych, bo zobaczyłam, że jestem w studni. I wtedy przyszła do mnie to dziewczyny, które były na warsztacie laser, mówiłam Wam ten przykład, zaczęłam się troszkę cofać do tego mojego high achieving, do tego mojego osiągania celów, bo nagle uświadomiłam sobie, zresztą założę się, że każda z Was, która jest w tym takim ciągłym, wiecie, odhaczaniu podpunktów, osiąganiu, bycią najlepszą, ściganiu się samą sobą po prostu każdego dnia, to nie dość, że jesteś strasznie wykończona, to czasami jest tak, że biegniesz bez refleksji i okazuje się, że mimo iż tak dużo osiągasz, to po pierwsze nie czujesz żadnej satysfakcji, jakby donikąd nie dobiegłaś, czyli nie ma mety. Dawajcie mi znać, jeśli to z Wami rezonuje, bo im więcej tutaj teraz włożysz w siebie energii, żeby się z tym też jakby połączyć, to tym większy będziesz miała z tego potem korzyść, dlatego że będziesz mogła to zmienić. Więc ja biegłam, witajcie, witaj Ola. Trochę Wam będę mówić, ale machać, ale też chcę się skupić i powiedzieć, bo tak jak Wam mówię, jest to dla mnie też trudne, bo to są nowe rzeczy. I kiedy biegniesz i biegniesz i osiągasz i kolejny cel, ja nawet nie miałam kiedyś, wiecie, teraz nawet uczę się, żeby celebrować rzeczy, żeby się zatrzymać, dlatego o, zgadzam się, też tak mam, Roxana. Dawajcie znać, bo na pewno jest tu wiele, nie byłybyście tutaj, byście nie chciały mieć perfekcyjnych lodówek, gdybyście takie nie były. Natomiast jest tak, że w pewnym momencie jest ten moment refleksji, to jest to takie właśnie, kiedy my, włącza się nam autosabotaż. I teraz uważajcie, jak to u mnie działa. Zauważcie, czy u Was jest podobnie. I przychodzi mi nagle do głowy taka myśl, kurde, gdzie ja biegnę? Dobra, dostałam kolejny awans pracy, dostałam kolejną podwyżkę, osiągnęłam kolejny, nie wiem, jakiś tam level przychodu w moim biznesie, zrobiłam to czy tamto i jestem w ogóle najlepsza, the best of the best. I zamiast, tak jak mi się wydawało, siąść i po prostu rozeprzeć się w fotelu i czuć tą wspaniałość tego mojego sukcesu i zwycięstwa, bo tak ciężko na to pracowałam, ja czuję niedosyt, pustkę, nadal jestem w braku. Studnia pusta. Dajcie mi znać, pomyślcie sobie o ostatniej takiej sytuacji, kiedy tak miałyście. Ja sobie trochę tutaj pomacham do wszystkich, co przychodzą, dziewczyn. I dajcie mi znać, czy to coś brzmi znajomo, ta story. Zgadza się tak. O, no. Czy to dla Was brzmi znajomo? To jest jakiś taki program o tej melodii.
bo nagle sobie uświadamia, że aha, czyli że to nie to. Nie biegłam w dobrym kierunku, teraz sobie będę, muszę wyznaczyć nowy cel. Bo nagle ten moment, w którym czuję się jak chomik w kółku do biegania, no właśnie, trochę to tak jest. I też na przykład, nawet na przykładzie oszczędzania, wiele osób mówi, żyję od wypłaty do wypłaty i nie mogę z tego wyjść. Tylko że oczekiwanie, że ktoś nas z tego wyciągnie, to jest no bycie całym, nikt nas nie wyciągnie. Chomik sam musi zdecydować, że chce zejść z tego kółka, dlatego że sam nakręca się, dając jeszcze więcej z siebie do tego biegu. I my, kiedy mamy tą sekundę refleksji, to jest ten moment, w którym mamy to jest taką chwilę przemyślenia na to, że ja mogę wybrać albo robić nadal to samo, co robię, albo zrobić coś tym razem inaczej. I tutaj może wjechać właśnie nam ten autosabotaż. Dlatego, że może nam przyjść do głowy, jeżeli macie coś takiego, proszę, poczytam, ile bym nie zrobiła, jakby dalej nie jestem zadowolona z siebie, dokładnie. Bo po pierwsze, próbujemy udowodnić komuś, nawet nie wiemy same czasami komu, bo nie sobie. Bo przecież gdybyś nie musiała nic robić, gdyby nikt nie patrzył, ja kiedyś tak miałam, mówiłam Wam o takim przykładzie właśnie, jeżeli macie problemy z kupowaniem różnych rzeczy bezsensownych, to warto sobie zadać pytanie, zwłaszcza przy ubraniach, czy jakby nikt nie patrzył, nikt tego nigdy nie zobaczył, to czy ja bym to kupiła? Czy to jest naprawdę dla mnie fajne i zrobiło mi radość? Bo nie, bo ja sobie kupiłam wczoraj coś takiego, ale dlatego, że jak robię live'a, to albo stukam długopisem, a tak robię coś takiego. Natomiast gdyby to nikt nie patrzył, gdybyś nie musiała się przypodobać, nie wiadomo, no najczęściej jest to zranienie z dzieciństwa, więc pewnie jak któremuś ze swoich rodziców, podświadomie, nawet nie masz tego świadomości, że to robisz, ale gdybyś nie musiała osiągać, żeby się przypodobać szefowi, nie wiem, dzieciom swoim, że jesteś świetną mamą, mężowi, teściowej, komukolwiek, to czy ty byś nadal to robiła? Bo to jest pytanie, które nas trzyma w tym kieracie. Bo jeżeli nie, to po co to robisz? Dla kogo? Poczujesz się bardziej wartościowa? I tu jest ta zagwozdka. Dalej. Ja może nie od razu, ale po jakimś czasie przychodzi taka refleksja. A żałuję, że moja przyjaciółka nie ma Insta, bo podsunęłaby mi tego live'a. Kochana, wszystkie moje live'y zapisuję potem, jak no, moje dziewczyny z zespołu zapisują na YouTube'a i potem możecie sobie wszystkie wcześniejsze live'y obejrzeć na YouTubie, bo ja na przykład osobiście wiem, jak jest wygodniej na YouTubie, bo można sobie je zatrzymać, przesunąć. Ja mam YouTube Premium, więc mogę słuchać w tle. Uwielbiam Cię słuchać, jakbym siedziała mi w głowie, tylko siedzę i kiwam głową. No, jaka książka, Sylwii, mówisz? Wiecie, co potem Wam pokażę? Tam zranienie w dzieciństwie chyba, ale mówię, Sylwią widzimy się we wtorek i ona Wam wszystko powie. Najpierw gonię i zdobywam, a później się wściekam i wyżywam, że ja tak muszę. No właśnie, muszę dźwigać cały świat. Ja wiecie, bardzo długo ja miałam też takie retrospekcje, jak miałam problem z tym moim barkiem i z tym nerwobólem, bo fizycznie mi nic nie było, tylko ja nie mogłam się ruszać. I to było to, że ja cały czas miałam przekonanie, że ja muszę dźwigać cały świat na sobie i brać za wszystkich odpowiedzialność. Dlaczego? Bo co, ja mam, nie wiem, więcej siły niż inni ludzie. Przecież każdy jest dorosły, tak zakładamy. Ale to jest duża praca. Dzisiaj będziemy się zajmować tylko sobą i naszym high achieving. No. Dziewczyny, słuchajcie, Batki, dzięki niej jestem w akademii, obecnie mam odłożone 6 000 zł. Brawo, Ola. Dziękuję, kochana. Jestem na półmetku i idę po więcej. Batka, nie wiem, wie jaka moja sytuacja jest trudna. Dziękuję. Jezu, bardzo się cieszę. To są nie zawsze wspaniałe wiadomości, kochana. No więc, jeżeli chcecie dołączyć do Akademii, to potem Wam o tym opowiem, bo dzisiaj jeszcze jest opcja dla zdecydowanych, którzy są na 100% i to jest opcja najlepsza. Natomiast kampanię otwieram 21 razem z webinarem. Jeśli chcecie więcej posłuchać, to skomentujcie webinar i dołączcie do webinaru, to ja tam wszystko Wam powiem. Natomiast dzisiaj działamy z tym autosabotażem i coś, o co chodzi. No więc w momencie, kiedy ja zauważyłam, że to jest tak, że biegnę, zatrzymuję się, widzę, no dobra, to nie jest to, gdzie ja chciałam być. Nadal jest ta pustka. No to stawiam sobie kolejny cel, bo może tamto wypełni tą moją pustkę. Natomiast prawda jest taka, że nie tędy droga, bo nic nie trzeba wypełniać, bo ty jesteś pełna.
To jest też, co usłyszałam ostatnio, bardzo mi dało do myślenia a propos poczucia własnej wartości, że tak naprawdę są takie dwie rzeczy, to już taki poboczny wątek z tym poczuciem własnej wartości, bo to nie o tym jest live, że jeżeli, jaka jest największa wartość, jaką mamy? Życie. Nie ma nic bardziej wartościowego niż życie, prawda? No bo nawet jakbyś miała, ktoś ci powie, taki na TikToku chyba są filmiki, że jakiś, ktoś mówi, że dobra, wypisuję ci czek na 10 milionów, ale pod warunkiem, że jutro umrzesz. Chcesz? Większość osób mówi nie, no bo na co komu tyle pieniędzy, kiedy jutro umrze? Więc życie jest największą wartością. Jeżeli każdy z nas otrzymał życie, to zakładanie, że teraz nie zasługujesz na podwyżkę w pracy, jest trochę nie na miejscu. Czyż nie? No, tak samo jest, kiedyś byłam w takim pięknym warsztacie, już nie pamiętam jego tytułu, natomiast to chyba Asia mi go powiedziała, że właśnie jeżeli jesteśmy małym dzieckiem, rodzi się małe dziecko i patrzymy na nie, ono jest takie niewinne, bezbronne i w ogóle nic nie robi. Leży i robi kupę co 2 minuty. Ale my czujemy do niego wielką miłość i ono jest dla nas największą wartością. Wszyscy jakby otaczają opieką takie dzieci, troszczą się i tak dalej. Jeżeli im się dzieje krzywda, to jest najgorsze, co możliwe. Natomiast to dziecko przecież jest wartościowe, takie jakie jest, nic nie robi. Nie osiąga żadnego celu, leży i jest. I kiedy jest ten moment, w którym ty przestałaś, przecież ty też byłaś tym dzieckiem, kiedy jest ten moment, w którym ty przestałaś zasługiwać na tą największą miłość, wsparcie i otoczenie i w ogóle na wszystko, co najlepsze? Kiedy następuje? Kiedy kończysz rok? Czy kiedy co? Więc warto sobie czasami, kiedy tak biegniemy, zadać sobie pytanie, że nie musisz nikomu udowadniać swojej wartości, bo jesteś wartością samą w sobie, bo masz największą wartość, jaka jest możliwa życie. I teraz każda inna rzecz jest mniej wartościowa, więc jakby to jest bez sensu. No więc, kiedy jesteśmy w tej sobie naszych przemyśleniach, że biegniemy i osiągamy następne cele, to możemy wpaść w ten kierat i albo to jest życie od pierwszego do pierwszego, albo życie od podwyżki do podwyżki, albo czasami życie od wakacji do wakacji. To jest też takie, jeżeli jesteśmy w pracy, która jest taka bardzo niewspierająca dla nas i mamy przekonanie, że na nic lepszego nie zasługujemy albo nic lepszego nam się nie przytrafi, bo to, bo tamto, bo siamto, to żyjemy sobie w takim odhaczaniu od wakacji do wakacji, bo ta praca dla nas, jak to powiedzieć, provide, zapewnia nam przynajmniej to, że mamy tyle i tyle urlopu i ja mogę spokojnie wyłączyć telefon, odłączyć sobie głowę i na tych wakacjach być. I cały czas żyję wakacjami, albo od weekendu do weekendu. To jest wszystko kierat osiągania. I teraz tak, powiem Wam taki przykład, że czasami właśnie pozostajemy w tym small i wydaje nam się, że my jesteśmy high achiever, natomiast osiągamy poniżej naszych możliwości. I mój przykład. Kiedy skończyłam studia, skończyłam chemię na UJ-cie i był taki czas, że trzeba było sobie szukać pracy. Ja rozważałam jeszcze na studiach, żeby, wiecie, być, może doktorat robić. Miałam taką opcję, żeby wyjechać do zagranicy, do Rosji w ogóle, do takiego instytutu fizyki jądrowej w Dubnej. Natomiast, bo ja kończyłam, mam, nieważne, z radiochemii mam magister, znaczy pisałam pracę magisterską. Natomiast jakby te moje ambicje wydawały się wysokie, bo było to coś, co chciałam robić, studiowałam i byłam tym zajawiona. Natomiast wyszło jak wyszło, skończyłam studia, jednak tam nigdzie nie wyjechałam. Stwierdziłam, że bez sensu jest robić doktorat, bo to są marne pieniądze. I nie wiem, czy już mi się chce być na uczelni, chcę czegoś innego, więcej zarabiać. No i był taki czas, że wiecie, my to piszemy, mieszkam wtedy jeszcze w Krakowie, to nie jest jakieś małe miasto, ale moja mama, pamiętam, zadzwoniła wtedy do mnie, bo pisałam CV, szukałam pracy, natomiast wiecie, no szukanie pracy zaraz po studiach to nie jest 5 minut, że coś znajdę, zwłaszcza jeśli jestem wysoko wykwalifikowanym specjalistą, no to i nigdy nie szukałam wcześniej takiej pracy. No więc, natomiast jakby ja tego...
Moja mama tego nie rozumiała, a ja nie potrafiłam jej tego wytłumaczyć, więc zadzwoniła, pamiętam, nie zapomnę nigdy tej historii, tej sytuacji, i zadzwoniła do mnie, że albo znajduje pracę, chyba tydzień po odebraniu dyplomu, albo wracam do Buzka. I to było dla mnie taka przykra sytuacja, do tej pory ją pamiętam. No bo, że muszę już coś znaleźć, jakąś pracę. I pamiętam, że wtedy wysłałam wtedy CV do chyba Skandynawian Tabaku, nie pamiętam. W tym momencie to jest, oczywiście nie wzięłabym takiej pracy, dlatego że jest ze mną niespójne jakby pracowanie dla kampanii tytoniowej. Natomiast pojawiło się jakby szansa na to, że mogą mnie tam zatrudnić. Fakt, że trzeba byłoby dojeżdżać, nie miałam prawa jazdy, oczywiście to była dla mnie też wymówka, tysiące się pojawiło wymówek. I wiecie co? I pojawiła się też opcja, moja znajoma pracowała właśnie w New Yorkerze i mówi, że otwierają nowy sklep, to wtedy się otwierał w Galerii Krakowskiej, że szukają osób. Czyli praca, która jest poniżej moich totalnie kwalifikacji, bo bycie sprzedawcą no nie było, nie wymagało kończenia magistra z chemii, prawda? Natomiast, i wiecie co ja zrobiłam? I dopiero to sobie uświadomiłam, że to był autosabotaż, który był pod przykrywką osiągania sukcesu. Ja, jak wam to mówię, to jest dla mnie trudne, więc docencie to, wysyłajcie mi tu serduszka, bo ja nie lubię się przyznawać, zresztą no, jak jesteś taka jak ja, a jesteś pewnie, to nie lubi się nikt przyznawać do tego, że playing small. I co ja zrobiłam, dziewczyny? Dostałam zaproszenie na rozmowę do tego Skandynawian Tabako i już miałam też rozmowę w New Yorkerze. I wiecie, że ja nie pojechałam do tego Skandynawian Tabako, bo poddałam się, aż mam w brzuchu wtedy. Nawet nie o to chodzi, czy ja bym tą pracę dostała, czy nie, tylko że ja się poddałam. Wiecie, a wiecie co, dlaczego? No oczywiście przyjęli mnie do New Yorkera, w tej pracy oczywiście na początku, wiecie, ja byłam nie wiadomo co, no bo przecież ja mam wyższe wykształcenie, pracuję tu tylko na chwilę, opowiedziałam sobie taką historię, która trzymała mnie w studni, że ja pracuję tylko na chwilę, na pewno w tym czasie znajdę sobie coś innego, tylko że nic nie szukałam, nie? Bo zaczęło mi się niby podobać i tak dalej, spoko, pojechałam na szkolenie i wiecie, i to zaczęło mnie tam dawać tę energię. Wiecie, też tam słuchałam moi znajomi ze studiów, że jednak ciężko z tą pracą. Wszystkie historie wybierałam takie, które wspierały mnie w tym playing small. O co w tym chodziło? Teraz. Dlaczego to był autosabotaż? Bo przecież można patrząc z perspektywy teraz tych 20 lat, no to nie skończyło się dla mnie źle, dlatego że ja już po roku byłam asystentem kierownika, potem zaraz kierownikiem regionalnym. Zrobiłam karierę w tej firmie, rozwinęłam się, swoje umiejętności zarządzania ludźmi i jestem teraz tu, gdzie jestem. Czyli prowadzę swój biznes z sukcesem i edukuję inne kobiety. Natomiast prawda jest taka, że nie wiem, jakby potoczyła się moja ścieżka, gdybym poszła na tamtą rozmowę i bym nawet może nie dostała tej pracy. Natomiast wtedy bym zagrała po to, żeby wygrać, a nie żeby nie przegrać. A w momencie wybierając łatwiejszą opcję, pracę, w której mój sukces był bardzo pewny, i teraz to jest ten moment, dziewczyny, kiedy ty decydujesz. I wiecie co, jeżeli ja sobie to uświadomiłam po 20 latach, że tak zagrałam, bo powiem wam, kiedyś jeszcze, kiedy była pierwszy taki moment takiej checklisty, która mi to dała do myślenia i też utrzymałam się w studni. No więc ja teraz po 20 latach, kiedy zauważyłam to, pomyślcie, ile razy pewnie zrobiłam podobny unik, podobny autosabotaż, żeby jechać pociągiem, w którym nie przegram. Nie tym, którym mogę wygrać, tylko w pociągu, w którym nie przegram. Dlaczego wybrałam tamtą pracę, nie pojechałam do Skandynawian Tabako? Dlatego, że jakbym tam pojechała, to prawdopodobieństwo, że mi się coś nie uda, że będę nie najlepsza, że nie osiągnę spektakularnego, wielkiego sukcesu, który wszyscy pomyślą, wow, będzie duże, dlatego że po pierwsze, po samych studiach to człowiek jest zielony jak trawka na wiosnę, będę nowa, będę w nowym środowisku, musiałam się postawić też w tym, że to są dojazdy, więc albo będę dojeżdżać busem, albo się zmobilizuję i zrobię prawo jazdy, co dopiero zrobiłam, wiecie, 4 lata później, nawet nie, 3 chyba lata później dla New Yorkera, zrobiłam to, żeby zostać kierownikiem regionalnym, ale w tamtym momencie nie byłam
w ogóle nie brałam tej opcji pod uwagę. Tak bardzo się bałam porażki i tego, że nie będę najlepsza, że nie zrealizuję mojego celu, że się poddałam, zanim jeszcze weszłam do gry. I teraz, dziewczyny, tak sam, całkiem szczerze, bo popatrzę, co tutaj sobie piszecie, całkiem szczerze, podajcie sobie, bardzo ciekawa historia, pomyślcie sobie, w którym momencie mogłaś tak zrobić, bo mamy dwie opcje zawsze grając. Nasze życie, wyobraźmy sobie, że to jest gra. Albo grać, żeby nie przegrać, czyli po prostu iść tak cicho, ciemnym, najłatwiejszym, najłatwiejszą, po, jak to mówi? Po linii, o Jezu, z tym oporem, zapomniałam, jak to się nazywa, linii najmniejszego oporu, chyba tak, czyli wydaje nam się, że to jest, że osiągamy sukcesy, ale idziemy w czymś, co nie jest dla nas wyzwaniem. Czyli rozumiecie, to jest trochę tak, że na przykład wiesz, że masz predyspozycję do tego, żeby, nie wiem, wygrać, nie wiem, być świetną, nie wiem, co mi przyszło do głowy, na przykład być świetną tancerką, o. Że jest, że i przychodzi to z łatwością, że jest, o, właśnie nie, po linii najmniejszego oporu, chyba właśnie tak, bo zawsze mi ludzie zwracają uwagę na to. I że na przykład masz szansę zostać wielką tancerką, masz wielki talent, chodzisz na te lekcje tańca od małego i tak dalej i się wybijasz ponad grupę. Ale po pierwsze, zrobienie tego, czyli pójście za sobą i za swoją karierą i odstawanie od innych jest trudne, bo pamiętajcie, mówiłam Wam o tym, że, może, że jesteśmy przystosowani do tego, lubimy być w grupie i możemy być w grupie, która nas zachęca do tego, aby przetrwać, albo taką, która nas zachęca do tego, aby wzrastać i rozkwitać. Zaraz Wam też powiem, jakie mi przyszło teraz do jak jechałam z mamą teraz do Buzka, przemyślenia a propos grupy, ale to za sekundę, bo jeszcze Wam powiem, przypomnijcie mi o tym, żebym Wam opowiedziała o lesie. Natomiast ja wybrałam podświadomie, to nie była świadoma akcja, dlatego że ja, dziewczyny, mówię Wam to teraz na świeżo, bo ja to niedawno odkryłam, pracując moją raną, raną ojca. Natomiast jakby był taki moment później w moim życiu, niedługo później, chyba 2 czy 3 lata po, 2 lata, dlatego że byłam asystentem, kiedy zachorowałam na depresję. I tak naprawdę to się objawiało tak, że ja nie wiedziałam, że jestem chora na depresję, po prostu miałam, że tak powiem, nie byłam zadowolona ze swojego życia i zaczęłam tracić przytomność w pracy, w różnych miejscach, oczywiście różne badania i tak dalej, i tak dalej. I trafiłam do neurologa, który i do tej pory mi to siedzi i on mnie wtedy strygerował, dlatego zawsze Wam mówię, że jeżeli Was coś kurwia za przeproszeniem, to idź za tym, bo tam jest dla Ciebie, tam jest Twoja magiczna pigułka, która Cię uzdrowi, jak Ty temu stawisz czoła. I on, pamiętam to jak dziś, siedziałam tam w tym ośrodku i zadał mi pytanie, że o moją pracę i tak dalej, że jak ja skończyłam studia, powiedziałam, że właśnie chemię, a on się zapytał, co robię, wiesz, że jestem asystentem kierownika w sklepie odzieżowym. A on wtedy, być może to jest moja projekcja, pewnie tak, dlatego że moja higher self mi powiedziała, on do Ciebie mówi teraz. Tylko że ja wtedy jeszcze tego nie usłyszałam. To był mój początek mojej drogi w ogóle zmiany, transformacji i pracy ze sobą. Taki ciężki, bo wiecie, depresja to nie jest bułka z masłem. Kto miał jakiekolwiek doświadczenia z tym tematem, to wie. Natomiast ja wtedy, on mi tak, ja mam takie wrażenie, że on mi wtedy tak powiedział, że ja byłam taka zła na niego, że co on ocenia moje życie? Przecież ja jestem, świetnie się tam rozwijam, uwielbiam swoją pracę, to jest to, co lubię robić, jestem z ludźmi, wiecie, tysiące historii zaczęłam opowiadać sobie na to, żeby przekonać samą siebie do tego, że to gówniane miejsce, w którym jestem, jest dla mnie wygodne. I teraz chwila retrospekcji dla Was. Jakie historie teraz w tym momencie sobie opowiadasz, żeby powiedzieć, że to gówniane miejsce, w którym jesteś, to jest to, gdzie chcesz być. I to nie jest tak, dziewczyny, że ja teraz jestem już w tym miejscu wspaniałym, w którym jest, chciałam zawsze być. No, bo nigdy nie będzie tak, znaczy tak mi się wydaje, że nie będziesz miała czegoś do przepracowania. Natomiast poziom komfortu wzrasta, ale zawsze dostrzeżesz coś, co jest takim, uwiera cię w tyłek.
I ty masz moc do tego, żeby przestać opowiadać sobie te historie, wyciągnąć się z tej studni i oddychać powietrzem, robić, osiągać to, do czego jesteś po prostu stworzona, do czego to jest dla ciebie możliwe, a nie tylko opowiadać sobie historię, żeby trzymać siebie w tym kieracie i w tym biegu, dlatego że tam nie ma żadnej nagrody. Tam jest tylko charówka, ciężka praca i poczucie niesatysfakcji i coraz mniejsze poczucie własnej wartości. Bo ile możesz tak jeszcze iść? Bo jeszcze jak człowiek jest młody, wiecie, i ambitny, i wiecie, nie wiem. Jak jesteś młody, to masz takie więcej energii, mam wrażenie, na znoszenie tego shitu, który niesiesz sama ze sobą na własne życzenie. Natomiast ja już na to nie mam przestrzeni, bo ja mam teraz inne rzeczy do roboty. Dziecko do wychowywania, biznes do prowadzenia, obiad do ugotowania. Ja nie mam teraz tutaj czasu, żeby sobie opowiadać historię o tym, że jak to im jest wspaniale. Jeśli coś mnie uwiera, to czuję to i staram się być na tyle uważna na siebie, żeby zauważać te rzeczy i te rzeczy, które mnie wkurwiają, to są dla mnie informacje halo. A jakby to była prawda? Jakby faktycznie spojrzała na swoje życie nie z perspektywy swoich historii wymyślonych, które masz wymyślone po to, żeby się trzymać w tej małości, tylko jakbyś spojrzała na to z tej perspektywy, że może być w tym ziarno prawdy, może nie być. Ale w momencie, kiedy my stawiamy opór samej sobie, żeby się temu przyglądnąć, to znaczy, że tam coś trzyma te drzwi, które my potrzebujemy otworzyć, a tylko my mamy tą moc. Dobra, zobaczę, co tu napisałyście i zaraz Wam opowiem o Lesie. Przypomina mi się mój tata, który mówi, trzymaj się z tej pracy, bo nie jest źle. A ja z tyłu głowy mam to, że po tego, że mam łatwe pieniądze, nie czuję się dobrze w tej pracy. Ja miałam taką, tak samo z moją mamą, zresztą ostatnio mówiłam to mojemu mężowi, że moja mama mówiła, że mam taką dobrą pracę w sklepie, bo przynajmniej mi nie pada na głowę, mam klimatyzację, wypłatę co miesiąc. Wiecie, na początku, w pierwszym roku w New Yorkerze ja pracowałam po 12 godzin bardzo ciężko fizycznie, dlatego że otwarliśmy nowy sklep, to był w Krakowskiej, to teraz jest ten sklep w New Yorkera w Krakowskiej jest pomniejszony o połowę. Kiedyś był dwa razy większy, tam gdzie jest teraz Reserved, to też jeszcze była ta część New Yorkera. I nas było zatrudnione jak na sklep, który, wiecie, robi 10 tysięcy przychodu maksymalnie, miesięcznie 20, a myśmy robili, były takie weekendy, że robiliśmy 100 tysięcy w jeden dzień. 100 tysięcy. A było nas na przykład dwie dziewczyny na kasie i dwie na kabiny. Jest, jak sobie o tym myślę, też mi się chce płakać, jak myśmy ciężko tam harowały. Do 10, nie? Od rana od 7, bo potem byłam asystentem. I wiecie, ja wtedy, dlatego, że tam mieliśmy świetną ekipę i tak dalej, to dla mnie to było fajne. Natomiast jak patrzę na to z perspektywy czasu, harowałyśmy tam jak woły. Dopiero później, wiecie, firma też potrzebowała jakiegoś, bo im się takie coś wcześniej też nie przytrafiło i potrzebowali dopracować struktury i tak dalej, żebyśmy my jakoś tam funkcjonowali. Codziennie przychodziło 100 kartonów towaru, my same dziewczyny, żeśmy to dźwigały, wnosiły do magazynu. Każdy karton był do otworzenia, zabezpieczenia, wywieszenia na sklep, trzeba było stać na kasie. No, to była, jak ktoś mi mówi, że ja sobie teraz, dlatego ja wiem, jak ja teraz chcę pracować. Ja nie chcę tak ciężko pracować, bo ja tam zarabiałam 1040 zł na rękę. Więc dla mnie teraz, ja to wszystko było dla mnie bardzo ważną lekcją. Natomiast ja to widzę dopiero po 20 latach, dziewczyny. Po 15, 16 może. Więc uczcie się z mojej, pani mieszka w Polsce, że za granicą? W Polsce, w Gdyni. Kiedyś mieszkałam w Krakowie. Więc zastanówcie się, jaką historię sobie opowiadamy o tym, co nam służy, żeby ten ból, który znosimy codziennie, nie dostrzec tej prawdy. Jakie to było dla mnie, pamiętam ten strach, kiedy wracałam, wiecie, o 11 w nocy tramwajem do domu na Prokocim z centrum. No wiecie co, teraz to widzę. Wtedy byłam młodsza, nie widziałam tego tak strasznie, byłam wdzięczna, że mam pracę, bo przecież jest tak ciężko i mam taką fajną pracę, mam klimatyzację i płacą. Jeszcze kupowali kawę, herbatę dla pracowników, to już w ogóle wow.
takie benefity. Natomiast teraz z perspektywy tego widzę, że to było moje granie small, dlatego że tam dla mnie pójście ścieżką kariery, czyli osiąganie, czyli awansowanie, bycie menadżerem, to nie była trudna sprawa, kiedy inne osoby były, wiecie, na studiach, studentami, to była ich dorywcza praca. Kiedy ja się w coś zaangażowałam, no to ja, dla mnie nie było to trudne. I teraz pytanie. Owszem, z perspektywy czasu jestem z siebie dumna, że osiągnęłam taki sukces. Natomiast teraz wiem, że poszłam po linii najmniejszego oporu, dlatego że wybrałam taką ścieżkę, żeby wygrać, a nie nie przegrać, a nie żeby wygrać. Bo gdybym poszła wtedy na tą rozmowę, gdybym powiedziała, nie wiem, czy nawet nie odpowiedziała mnie, albo zaczęła tą pracę, ale faktycznie, szukała pracy w zawodzie, no to ja bym była teraz całkiem gdzie indziej, pewnie. Może nie, może byłabym tu, gdzie jestem i to jest moja droga, ja w to mocno wierzę, że jestem tu po to, żeby powiedzieć, podzielić się moją historią z kimś, z którąś z Was i odmienić też Wasze życie. Ja mam w sobie bardzo mocną misję zmiany sytuacji kobiet w Polsce na lepszą, natomiast nie zmienimy jej. Wiele osób myśli, że sytuację zmieni kto? Jakiś chłop w Sejmie, który zagłosuje za tym, żebyś ty miała prawa? A, tak nie będzie. Dlatego chcę uczyć kobiety zarządzania, zarządzania finansami, brania odpowiedzialności za swoje życie, za swoje pieniądze, za swoje decyzje i sięgania po najwyższe stanowiska, po najwyższe, największe przychody, najwyższe pieniądze i robienia takich biznesów, że majtki spadają. Dlatego, że jak to nie chodzi o, wiecie, w moim odczuciu o parytet, że ktoś mi pozwoli, dobra, to teraz siadaj, bo musi być 50-50, bo nigdy nie będzie cię nikt szanował, jak ty tam weszłaś tylnymi drzwiami, bo ci się należy. Tak jest, choćbyśmy chcieli, nie wiem, no okej, wiele rzeczy się zmienia, ale pierwszą rzeczą to my musimy odebrać, zwrócić naszą sprawczość, natomiast póki będziemy robić ten autosabotaż pod przykrywką osiągania byle czego, dlatego, że boimy się porażki, no to, to my tak naprawdę będziemy stały w tym miejscu, bo jesteśmy cały czas kochane w kieracie. Ja zmieniam już gówniane miejsce, które wyssało mnie z życia i emocji, zawsze miałam na to usprawiedliwienie. No właśnie. Zastanów się, kochana, teraz tutaj, jak oglądasz tego live'a, to czy wideo, nagranie, zastanów się, jaką historię sobie opowiadasz, kto jest takim najtrudniejszym ogniwem, albo czemu to jest taka fajna praca, że aż musisz siebie przekonywać, że to jest fajna praca, albo czemu to jest taki fajny facet nawet czasami, z którym się musisz przekonywać, że on jest taki fajny. Zastanówcie się nad tym, bo to, co do Was mówię, to nie dotyczy tylko zarabiania czy finansów, nie? Teraz się cieszę, jak znajomi z pracy podziwiają moją decyzję, a ja zaczynam powoli żyć. I to na pewno będzie na początku trudne i odważne. I wiecie, ja teraz jestem innym człowiekiem i życie mnie przetyrało 1000 razy, dlatego jestem tu, gdzie jestem i mówię Wam odważnie o tym, ale to też wymaga ode mnie odwagi. Bo wiele osób usłyszy to, co powiedziałam i ich strygeruję ja. Czyli to będzie tak, jak ja z tym neurologiem, u którego ja byłam. On mnie wkurzył. Ja nie miałam już do niego szacunku, bo tak wybrałam, bo on mnie ocenił. Ja tak pomyślałam sobie. Ja nie zauważyłam tego, że on mnie nie ocenia, bo jego to nie obchodzi, czy ja to zrobię, bo on jest po prostu lekarzem, który faktycznie widzi coś z boku, bo on nie siedzi w mojej studni, tylko jest z boku. Dlatego tak ważne jest, kochane, żeby po pierwsze mieć wspierającą grupę, to zaraz powiem Olesie, o wspierającą grupę kobiet, które są tam, gdzie ty chcesz być, które przeszły przez te trudności, przez to gówno, wyszły z tego i są na następnym etapie, być może też zmagają się ze swoimi trudnościami, ale są wspierające, bo chcą osiągnąć to, co ty. I one wiedzą, że przyszły tutaj nie po to, żeby sobie głaskać się i być dla siebie miłym, a za plecami sobie obrabiać tyłek, tylko po to, żeby razem wzrastać. To jest kluczowe. Ważne jest też, żeby mieć kogoś, jakieś oparcie, jakieś wsparcie. Ja, dla mnie, moja mentorka jest niezmiernie ważna i otaczanie się osobami, które są dużo dalej niż ja i mają przeszły już dużo więcej niż ja i mają z tego już takie wglądy, bo dzięki temu ja jestem w stanie pewne rzeczy dostrzec, których sama bym nie mogła zrobić. Dlatego cieszę się, że jesteście na tym live, ja się z Wami tym dzielę. Oczywiście, czekajcie, co tu dalej.
Ja tak pracowałam w Tesco na dziale odzieżowym. Ciężka praca za małe pieniądze. Ale myśmy miały tyle wymówek, tyle po prostu świetnych, przekonujących, wiecie, historii, które mówiły: tak, to jest po prostu najlepsze, na co zasługujesz, nie? Bo przecież pójdziesz gdzieś, wyślę CV, no to cię ocenią, już może trzeba będzie się bardziej wysilić. I fajnie, łatwo jest być najlepszym z najgorszych, nie? To trochę tak brzmi. Ja wiem, ja nie chcę was zdołować, dziewczyny. Ja wiem, że pewnie wiele osób po tym live'ie będzie się czuło: kurde, poruszyłam, że poruszę jakąś tam strunę. Natomiast to dobrze, bo ja też musiałam przejść przez swoje poruszenie struny, zmierzyć się z tym, że tak było, zaakceptować, że tak wybrałam, być wdzięczną, poczuć wdzięczność, że jestem tu, gdzie jestem, dzięki temu, że tak wybrałam, bo to jest też najważniejsze. Bo teraz możemy sobie wejść w rolę takiego, wiecie, złego rodzica, który, taki surowego rodzica, który teraz nas zbeszta, powie: zbierz się, wyprostuj, siedź prosto, weź się do kupy i działaj. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby być dla siebie tym miłym, dobrym rodzicem, który powiedzieć: tak, kochanie, tak zrobiłaś, tak wybrałaś, okej. Okay. Wyciągnij z tego lekcję, na przyszłość spróbuj zrobić inaczej. Jak zrobisz znowu źle, to miej tego świadomość, bo podejmowanie złych decyzji ze świadomością, że są złe, to już jest trochę coś innego niż podejmowanie złych decyzji z automatu, z programu, który mamy w naszej głowie. Bo tak naprawdę nasze lęki, nasze obawy i tak dalej są straszne, dopóki my ich nie nazwiemy. Nie? To też tak było, nie wiem, jeśli macie a propos depresji, że dopóki ktoś, jak wiesz, jak się o tym mówi, dopóki sobie nie zaakceptujesz tego, że okej, coś się wydarzyło i muszę się tym zająć, to jest straszne i przerażające, to unikanie i ociekanie od tego. Natomiast kiedy to nazwiemy, to jesteśmy w stanie z tym, tym się zaopiekować. Tak samo jest w związku, czy to praca, czy związek, nie ma co ignorować swoich silnych myśli. Dokładnie, bardzo często ja byłam. Ja wszędzie w tym kupie, tym wszystkim byłam. Też w takich związkach, w których ja, wiecie, musiałam samą siebie przekonywać, że to jest dla mnie dobre. I że, wiecie, jak cię ktoś bije, a ty jeszcze, że nie mówię o prawdziwym biciu, ale takim, wiecie, że ktoś ci wam daje po prostu w kość, a ty sobie wytłumaczasz, że to jest dla twojego dobra, no to jest samo autosabotaż. I on idzie często właśnie z tego automatu, że my jesteśmy high achiever, że my chcemy mieć ten sukces. Bo teraz co? Wybrałyśmy już, że nie dajemy sobie pozwolenia na porażkę, na pomyłkę, na zmianę zdania. Dlatego tak się dzieje, dlatego że ja wiedziałam, że jeżeli wybiorę tą taką mało wymagającą drogę, to mój sukces, ludzie są przyzwyczajeni do tego, że ja jestem, wiecie, mi się wszystko udaje, ja udaję, mam sukcesy, wspinam się po szczeblach kariery i tak dalej, i tak dalej. I to nie powiem teraz, że to było łatwe, dziewczyny, bo to nie było łatwe. To wszystko, co osiągnęłam, wymagało ode mnie pracy i zaangażowania. Natomiast to było na pewno łatwiejsze niż no skoczenie na głęboką wodę i zrobienie tego, co powinnam była wtedy zrobić. Mega motywująca pogadanka. Też miałam stany depresyjne w wieku 28 lat, bo po studiach pracuję na produkcji. Dodam, że mieszkam za granicą i to wszystko wydaje się 1100 razy trudniejsze. I zgadzam się z Tobą, kochana, bo to jest to. Natomiast to jest takie po... I właśnie też na przykład zastanawiam się, często słyszę, że ludzie wyjeżdżają za granicę, bo że tam czeka na nich lepsze życie, ale wiecie, ja mam męża, który jest obcokrajowcem. Nie jest lepsze życie obcokrajowca w obcym kraju, dlatego że od razu startujesz z pozycji, że jesteś imigrantem, że nie znasz języka, że nie znasz zwyczajów, że jesteś imigrantem. I teraz tak, nawet jeżeli pracujesz za większe pieniądze, no to zawsze startujesz z niższej pozycji. I dla mnie, ja szanuję bardzo to, że ktoś, bo to jest dla mnie odważne decyzje wyjechać za granicę. Natomiast ja jednak, to nie jest dla mnie. Zwłaszcza bez żadnej wsparcia rodziny, znajomych i tak dalej. Kochana, pamiętaj o tym, że wszystko jest przed Tobą i Ty możesz wybrać, żeby tego nie robić już, żeby znaleźć inną pracę. Nawet nie musisz wracać do Polski, ale żeby po prostu wysłać CV, bo tak naprawdę to, co nas najbardziej powstrzymuje, to nie to, że nas nikt nie przyjmie, tylko my się boimy, że nas przyjmie i wchodzi autosabota, że nas przyjmie, a my wtedy nie będziemy the best of the best. A to wynika z rany ojca i polecam Wam Sylwię w takim razie. Natomiast
Czekajcie, opowiem Wam o lesie i zaraz Wam powiem, dlaczego webinar i dlaczego dziękuję się, że tym się dzielisz, kochana. Miejcie świadomość, że to jest dla mnie też trudne, bo to jestem ja, to nie są żadne historie, wiecie, kogoś, tylko moje historie. Zwłaszcza z perspektywy osoby, która lubi być postrzegana jako kobieta sukcesu, mówienie o tych ciemnych rzeczach jest trudne, ale jest dla mnie terapeutyczne i wiem, że dla Wam więcej niż samo pokazywanie Wam moich jasnych stron. Dlatego, że tak nie wygląda życie. I możemy sobie czasami pomyśleć, wiecie, na Instagramach, że ten. Zawsze mam tak, że jak już się skończy ten czas, kiedy mam gadać, to zaczynam je swędzić nos, to znaczy, że chyba czas. Żeby kończyć. Natomiast jest tak, że my możemy wybrać. Ja chciałam zmienić swoje życie zawodowe dwa razy. Raz otwierając sklep internetowy, a drugi raz próbując utworzyć przedszkole w spółce, gdzie wspólnik wyrolował mnie i drugiego wspólnika. I teraz to są historie. To wiecie co, to jest też temat rzeka. To nie jest tak, że jesteśmy sobie w stanie z tym poradzić. Natomiast jest też tak, że sam, to już jest na inny live, bo nad tym też pracuję, że czasami sami sabotujemy siebie, żeby potwierdzić to, że się do niczego lepszego nie nadajemy. I na przykład, i tutaj tu wchodzi taka rzecz, ja zresztą nawet wczoraj nad tym pracowałam, bo mam też tak, teraz jestem w ogromnym shifcie mojego biznesu. I jeżeli chcę wznosić mój biznes i na wyższe przychody, no to ja muszę być w tym biznesie dorosła. A kiedyś jest na YouTubie na pewno taki live, w którym Wam mówię o tym, jak to jest w perspektywie nawet nie biznesowej, ale o tym, jak naszym życiem kieruje nasze wewnętrzne dziecko, czyli mała ty, która ma swoje jakieś issues, swoje problemy, swoje strachy i często oddajemy kierowanie naszym życiem właśnie tej małej wersji siebie. Dopóki sobie nie porozmawiamy z nią, nie spotkamy się, dlaczego ona tak robi, to ja na przykład też tak czasami, no teraz na przykład tak robiłam, że jestem w trakcie shiftu w biznesie i jest wiele decyzji do podjęcia i też wiele pracy do włożenia takiej, może nie stricte ciężkiej pracy, ale no pewnych decyzji, pewne rzeczy trzeba zrobić. I wiecie, mam też zespół, za który odpowiadam i tak dalej. I nagle wchodzę mała ja i mam, dzisiaj mi się na przykład nie chce. Nie chce mi się zrobić tego, nie chce mi się zrobić tamtego. I ja sobie myślę, no dobra, i wiecie, to jest takie pod przykrywką, dlatego to jest autosabotaż dziewczyny. Ja już mam taki sukces, tyle i tyle, to wszystko już jest ok. Teraz mi się nie chce dzisiaj robić tego, to tego nie będę robić, bo mogę, bo to jest mój biznes. Tylko, że czy to jest dorosła osoba, zarządza biznesem? No nie. I często jest tak, że my, dlaczego tak robię? Dlatego, że wiem, że kiedy podejmę te decyzje, które wymyśliłam sobie, ustaliłam drogę i proces zmiany, który wdrożyłam, no to osiągnę sukces i ten sukces może mnie przytłoczyć, bo może się tam pojawić wiele rzeczy, które są nieznane i ja już nie będę może świecić najjaśniejszą gwiazdą, bo na początku, wchodząc w nową branżę, będę musiała być trochę początkująca. Natomiast, więc autosabotuję siebie, żeby sobie podświadomie udowodnić, że to nie jest dla mnie dostępne. Tylko, że wtedy przyglądamy się temu, że Twój wspólnik Cię wyrolował, ale Twój wspólnik Cię wyrolował dlatego, że Ty mu na to pozwoliłaś, bo nie pilnowałaś finansów, bo nie sprawdziłaś osoby, której chciałaś zaufać, bo nie przyłożyłaś się do tego biznesu. Spójrz, kochana, głębiej, w którym miejscu była Twoja sprawczość oddana, a nie w którym miejscu zarządzała mała Ty Twoim biznesem. Więc i teraz na przykład zobacz, masz teraz taki wgląd z tego, że no tak, chciałam już dwa razy zmienić, ale się do tego nie nadaje, już sobie powiedziałaś, bo musisz sobie opowiedzieć historię, żeby nadal siedzieć w studni. No i Twój autosabotaż zostawia Cię nadal w małości, w Twojej, no, więc jestem zmęczona przechodzeniem na swoje. A nie jesteś zmęczona tym, że jesteś tu, gdzie jesteś? Nie zawsze musisz przechodzić na swoje, żeby zarabiać więcej pieniędzy. To tak naprawdę najłatwiej jest zacząć zmieniać pewne rzeczy w miejscu, w którym jesteś, czyli od najprostszych rzeczy. Przejmować sprawczość w najprostszych rzeczach. Oczywiście tutaj zaraz powiem Wam, dlaczego. Nie musisz mi mówić na Panie, możemy być na Ty, dziewczyny.
Dlaczego tutaj jesteśmy? Dobra, opowiem Wam tak. Ile mam lat? 42 i odeszłam ze sklepu, jak się urodził Arianek, miałam 35 czy 36. Myślę, że coś się dzieje po coś, abyśmy znaleźli się w miejscu, w którym jesteśmy. Małe kamyki doświadczenia tworzą górę. Spotkanie i słuchanie doświadczonych ludzi kieruje nas w dobrą stronę. Dokładnie. No ja to samo we Wrocławiu robiłam inwentaryzację budynków komunalnych we Wrocławiu. Jak sobie przypomnę, to mam dreszcze. No właśnie. Ja mam, sama z Gdyni jechałam do Wrocławia i inwentaryzowałam budynki komunalne przez 2 tygodnie. Za to tak ryzykowałam, aż mam ciarki, jak sobie przypomnę te klimaty. No, jak sobie myślę o tym tramwaju, to się zastanawiam w ogóle, how brave I was. Oj, taką pani ma rację, ja mam cały czas poczucie, że ja się boję, że mi się nie uda. To ci się nie uda. I właśnie to jest to, dziewczyny, trzeba sobie osadzić sobie to, że ci się nie uda. Co się wtedy stanie, jak ci się nie uda? I z tymi strachami sobie poradzić. Wiem, że Wam obiecałam ten, oczywiście mi zawsze pomaga pisanie w dzienniku. Kupiłam sobie taki w Action, jakbyście chciały, są świetne. Mam dużo, natomiast będzie na pewno kurs o pisaniu w dzienniku, dlatego że dla mnie to jest narzędzie, które bardzo mocno pomaga mi. Po pierwsze, zmierzyć się z tymi moimi, tymi demonami, ale też złapać je, czyli jest dziennik dla mnie, pisanie w dzienniku jest też dla mnie takim, też taką, trochę taką, właśnie takim moim spojrzeniem z boku. Ale, poczekajcie, co tu jeszcze jest? Dlaczego mi się przypomniała, powiedziałam o trumnie? Dlatego, że przechodziłam teraz, jak dzisiaj szłam, wdzięczność jest magią, zgadzam się. Ja mam wrażenie, że się boję, że mi się uda. To jest bardziej prawdopodobne, kochana. Bo jak ci się uda, to nagle będziesz miała ten taki identity shift, że musisz być innym człowiekiem. Wtedy trzeba troszkę więcej od siebie wymagać i tak dalej. Pobądźcie sobie z tym, co dzisiaj żeście usłyszały. Zastanówcie się, jak to z Wami rezonuje, co to Was budzi, co Was w tym wkurza. Natomiast powiem Wam jeszcze o trumnie i o lesie i zaproszę Was do webinaru, bo muszę kończyć, bo mam o 12 spotkanie z moją klientką 1 na 1, a jest też Arian w domu jeszcze, bo wstał dzisiaj późno, więc muszę zrobić obiad. No więc, o trumnie. Szłam teraz dzisiaj na spacer i zawsze przechodzę, nie zawsze, ale często przechodzę, jest taki zakład pogrzebowy koło na Świętojańskiej. Jakby nigdy tam nie patrzę, a dzisiaj zobaczyłam sobie, dzisiaj przychodziłam i zobaczyłam sobie, że stoi tam manekin w garniturze. I nagle miałam taką retrospekcję, że Chryste Panie, ostatnią rzeczą, jaką bym chciała, żeby mnie ktoś pochował w garniturze. Bo pomyślcie, jakie to jest w ogóle też dopasowywanie się do oczekiwań innych nawet po śmierci. Że z tego się musimy wyrwać. Jeżeli ktoś nie chodził nigdy w życiu w garniturze, to dlaczego ma ostatnią swoją podróż życia i być na wieczność w garniturze, którego nie lubi, nie jest z nim spójnym? Ja bym chciała, żeby mnie pochowali w dresie. Przysięgam. No serio. I to jest dla mnie, dlaczego mi się to dzisiaj pojawiło? Dlatego, że właśnie często robimy, że ten takie bycie tym high achiever, że to ten sukces, którego oczekuje, według nas oczekują od nas na zewnątrz osoby, to jest trochę tak jak ten garnitur do trumny. Nikomu w nim nie jest wygodnie i nikomu nie jest potrzebny. Ale my nie potrafimy samych siebie uświadomić, że my ten garnitur do trumny wkładamy, że my cały czas wybieramy życie w małości, żeby spełnić oczekiwania nie wiadomo kogo. Bo wszyscy tylko dookoła żyją i spełniają oczekiwania, których nikt nie ma, które nam się wydają, że ktoś od nas ma. Więc nie można mieć wtopy, będąc sobą autentyczną. Bo tak czy inaczej, nawet jak jesteśmy nieautentyczne, to możemy kogoś, czyli udajemy i mówimy to, co ludzie chcą od nas słyszeć, albo jesteśmy takie, jakie nam się wydaje, że ktoś nas by chciał widzieć, to nie jesteśmy sobą i łatwo wypaść z roli, po pierwsze, po drugie, jeżeli kogoś tym i tak urazimy, bo jeszcze też pamiętajcie o tym, że to, że my kogoś urażamy czymś, na przykład, że ja dzisiaj coś powiedziałam i ktoś się poczuł urażony, to nie jest moja intencja. Ja nie mówię nic złego, ja mówię swoje doświadczenie. A to, że ty się poczułaś urażona, to jest tak jak ta moja historia z tym neurologiem, od którego ja się poczułam urażona, że tylko, że to dla mnie był drogowskaz, a ja go nie przeczytałam. Przerzuciłam, przebiłam tą projekcję na niego. Więc na to zwróćcie uwagę, ale tylko jestem w stanie być, cię uruchomić, że tak powiem, kiedy jestem sobą autentycznie i mówię o moich szczerych przeżyciach. Beata mówi, to, co mówisz, gra mi w duszy. I to mnie cieszy. Teraz historia o lesie. Jeśli chodzi o las,
to tutaj mówimy, masz 100% prawdę, to co mówisz, kochana. Bo to jest życie. Dobra, dziewczyny. Jechałam teraz przez las koło Piotrkowa i pierwszy raz też w życiu zauważyłam coś. Boska, popłakałam się. Trzymam, kochana, za ciebie kciuki, bo to, że dwa razy nie wyszło, to znaczy, że teraz trzeci wyjdzie, bo ty masz już tyle doświadczenia i lekcji, jak nie robić, że nie ma opcji, żeby się nie udało. Natomiast jadę sobie przez ten las i nagle patrzę i mówię do mamy: mamo, zobacz, zobacz, jak to jest, że ten las, w tym lesie, nie ma drzew, które są tak bardzo wystają na zewnątrz. Są niższe, wyższe lasy, różne, mieszane, iglaste, z takich samych brzózek i tak dalej. Natomiast zazwyczaj, jak jedziesz i patrzysz na las, to on jest, ma jakąś taki, kończy się równo. Zauważyłyście to? I to dla mnie mocno mi pokazało to, o czym Wam mówię, o tej grupie. Nie jesteś w stanie wyrosnąć wyżej, niż las, w którym rośniesz. Możesz rosnąć niżej. Będziesz niżej, bo cię zasłonią inne drzewa i będziesz się czuła przytłoczona, więc wtedy wybierzesz jeszcze większą małość. Natomiast nawet jeżeli jesteś high achiever, ale będziesz w towarzystwie osób, w którym twoje małe wybory to już jest wow, no to będziesz żyła cały czas na swoim kieracie, w swojej studni z przekonaniem, że przecież tak dużo osiągam. Dlaczego nie czuję satysfakcji? Coś ze mną jest nie tak. A prawda jest taka, że po prostu potrzebujesz się przenieść do większego lasu, do takiego, gdzie są strzeliste drzewa, żebyś ty do nich dorastała, żebyś ty się do nich pionowała, wyciągała się, a nie kuliła. Za każdym razem, kiedy ty masz decyzję, podejmujesz decyzję, która cię kuli, bo opowiadasz sobie historię, że no, bo jak mam dzieci, to nie mogę teraz zaryzykować, bo muszę podejmować inne decyzje. Ja, jak mam dzieci, to podejmuję odważne decyzje, bo ja nie mam nic do stracenia, tylko ich przyszłość. Ja już mam 40 lat, dziewczyny. Ja już wiem, że zawsze jakoś przetrwam. Zawsze. Skoro przetrwałam to, co się działo tam wtedy, co wam mówiłam, juniorkę, to ja już nic mi się. Ja przetrwałam, wiecie, 9 miesięcy bez wypłaty. Przetrwałam pandemię, utrzymując się z restauracji. Przetrwałam, żeśmy zainwestowali wszystkie pieniądze w drugą restaurację, która wybuchła, wojna, pandemia i byśmy padli. Przetrwałam to zero na koncie nieraz. Co mnie teraz dobije? Samej siebie już nie będę sabotować. Super, że masz dziecko i potwierdzasz, że się da. No właśnie, da się. Dla mnie mój syn jest zawsze moim motywatorem do bycia po prostu najlepszą wersją siebie, bo dzieci nie uczą się z tego, co my im mówimy, albo z tego, co my im dajemy, jakie prezenty. Dzieci uczą się z tego, jakich my dokonujemy wyborów. I to jest też to, o czym będziemy sobie pewnie mówić z Sylwią, że jakby zauważcie, jak powielacie wybory swoich rodziców, nie? I czasami chcemy uciekać od tego, to mogłabym już gadać w nieskończoność, ale już będę kończyć, bo was chcę zaprosić do tego lasu, gdzie możemy wyrosnąć. Natomiast przestań grać small, przestań grać, żeby nie przegrać. Zacznij grać, żeby zwyciężać. Przestań siebie sabotować tylko dlatego, żeby mieć sukces. Czasami, kiedy upadniemy, na przykład nie wyszedł nam pierwszy pomysł na biznes, nie wyszło nam coś tam, nie zgodził się szef na podwyżkę, to jest dla nas taki moment, w którym my możemy się zatrzymać, bo dostaliśmy dane, informacje, które nam mówią: tak nie rób, to nie zadziałało. Zrób research, dowiedz się, jak wyskoczyć wyżej. Póki nie upadniesz, to się nie podniesiesz i nie pójdziesz dalej, nie? Dobra. Dziewczyny, jeśli chcecie dołączyć do społeczności kobiet, które chcą więcej, które osiągają więcej, które widzicie, Ola tutaj jest w akademii, wam pisze zresztą opinię o akademii, mamy mnóstwo. To tak, jeśli wiesz, o czym jest akademia, jak działa i tak dalej, i już nie potrzebujesz słuchać o niej i się przekonywać samej siebie, że to jest dla ciebie, to do dzisiaj trwa pre-sale, czyli dostajesz opcję taką, w której dostajesz dostęp do programu za niewiarygodnie małe pieniądze, bo dostajesz kupon Odwaga, który obniża cenę o
333 zł, czyli dostajesz ją 40% taniej. Dostajesz dostęp już, oczywiście idziemy rytmem tak ze wszystkimi, ponieważ Akademia jest programem 3-miesięcznym grupowym, w którym odblokowują się materiały, dlatego że zależy mi na procesie, żebyś go przeszła i żebyś wyciągnęła z tego procesu 100%, a nie tylko to, co to tam, wiesz, bo to jest proces prowadzony. Natomiast do tego dodaję też jeszcze kurs budżet domowy to proste, który jest teraz w cenie 222 zł, którym po prostu uporządkujesz swoje finanse z łatwością. I to możesz dostać dzisiaj. Oczywiście jest to płatność w całości. Dziewczyny, które mi już wysłały maila, dostały informacje o szczegółach tej oferty. Natomiast jest to płatność tylko w całości. Natomiast jeżeli to jest dla Was jakby za duże obciążenie na jeden raz, to płacąc, przechodząc do koszyka, macie opcję skorzystania z opcji PayPo, czyli tam można sobie rozłożyć na 4 raty, albo nawet opcji do 10 rat 0% w PayU, więc zapraszam Was. Jeśli chcesz, to napisz do mnie maila dziś, dziś do końca dnia jest, ja nie siedzę na mailu już wieczorem, więc teraz napisz do mnie maila na beata@mojenawierzchu.pl, jestem tam ja, jest Wiola, do 15 odpowiada, wysyła Wam tą ofertę i do dzisiaj tylko działa ten kupon. Odwaga. Więc jeżeli jest to dla Was ok, to no to zapraszam. Tak działa ten kupon. Może potem udostępnię go też na story, jakby ktoś tam nie dostał maila. Natomiast jeśli nie jesteś pewna, jesteś trochę krócej ze mną, nie masz jeszcze do mnie takiego zaufania, chcesz posłuchać więcej o moim systemie, o tym, jak to działa, jak ja sobie właśnie ogarniam to, żeby uporządkować sobie te moje rutyny domowe i zacząć sięgać po więcej. Przestań mieć wymówki, bo tutaj też jest jakby ten autosabotaż, często jest tak, że my same sabotujemy siebie, że nie możemy osiągnąć sukcesu, bo mamy dom, bo mamy męża, bo musimy zrobić obiad, bo musimy zrobić pranie i to nas powstrzymuje. Ja jestem żywym dowodem i kobiety, które przeszły akademię, są żywym dowodem na to, że można, mając dzieci, mając rodzinę, mieć zaplanowane posiłki, nie myśleć o tym. Można uwolnić czas, żeby się zacząć rozwijać, żeby zacząć myśleć o swoim biznesie. Można odzyskać sprawczość i umiejętności zarządzania sobą w czasie, tak żeby osiągać naprawdę niesamowite rezultaty. Nie musisz chcieć zakładać biznesu jak ja, ale możesz chcieć zmienić pracę z produkcji na cokolwiek innego. Wymówki są najlepsze. Powiem Wam teraz też tak, że właśnie jedna z dziewczyn, Ania, która brała udział w warsztatach Nowy Rok chyba, nie, w tym masterclassie o tym, czy własny biznes jest dla siebie, ostatnio mi napisała też maila właśnie z wynikami swoimi z Akademii, czekam na zgodę, jeżeli mogła udostępnić. Natomiast dziewczynę polecam, jestem w Akademii, to naprawdę motywuje. I wiecie co? I ona mi napisała, że myślała o swoim biznesie, ale nie wiedziała jak i tak dalej. Ja jej zaproponowałam, żeby, bo miała taką tam pracę biurową, żeby do kogo się ma odezwać, żeby zaczęła pracę wirtualnej asystentki. To jest praca zdalna. Tak naprawdę nie wymaga żadnego nakładu finansowego, nie wymaga nie wiadomo jakich umiejętności, których można nie mieć. I nawet jeżeli mieszkasz za granicą, to nie przema przeszkody w tym, żebyś pracowała w Polsce dla Polaków online, zdalnie. Więc dziewczyny, to też są wymówki, nie? Więc dziewczyny, napiszcie webinar. Jeżeli napiszecie webinar, to wyślę Wam się link z oferty, żeby sobie dołączyć do webinaru. Webinar jest 21, czyli w środę. I opowiem Wam tam, o tym, jak mój skuteczny system zakupowy sprawił, że ja teraz jestem tu, gdzie jestem, że nie dość, że podejmuję odważne decyzje, bo mam stabilne fundamenty, to potrafię prowadzić i biznes, i w ogóle moje życie, nie udając, że nie mam domu, że mam dziecka, że to nie jest dla mnie ważne, dlatego że to jest biznes, który prowadzę zgodny z moimi wartościami. Moim głównym priorytetem było nie to, żebym ja, wiecie, zapieprzała jak bury osioł kiedyś w New Yorkerze. Moim priorytetem było to, żebym ja mogła być z moim dzieckiem, wiecie, tak jak teraz góra dzisiaj. Na przykład mógłby pójść do przedszkola, ale nie wstał, jeszcze sobie posłał, bo wiecie, był zmęczony. Wczoraj żeśmy jechali 7,5 godziny.
I dla mnie to nie jest problem, że on zostanie, bo teraz jest jeszcze mój mąż, a potem mąż idzie do pracy, no ja jestem w domu. On może zostać. To nie jest dla mnie wyzwanie i to było moje marzenie. Ja skończę teraz moją pracę, którą kocham, bo uwielbiam z Wami spędzać czas na live'ie i zrobię obiad, który mam już zaplanowany. I to by się nie wydarzyło, ja bym nie żyła tak, bo ja miałam tylko jedną opcję, mianowicie tylko pracę ciężką w New Yorkerze, potem zamieniłam zapieprzanie z ciuchami na sklepie na dojeżdżanie i zapieprzanie z ciuchami na sklepie za trochę wyższą wypłatę i samochód służbowy. Natomiast ja, gdybym tego nie zdecydowała, że mówię stop, że decyduję się na to, żeby nie mieć wypłaty, że sobie poradzę, że zaufam sobie i wymyślę to, to by mnie tutaj nie było, dziewczyny. Dlatego zapraszam Was. Jeśli jesteście gotowe, ja teraz napiszę też na story, za chwilę udostępnię, bo jeżeli możecie napisać maila na beata@mojenawierzchu.pl, to przyjdzie do Was wiadomość mailowa, dokładnie tam, co jest w Akademii i tak dalej. Natomiast jeśli wiesz, że to jest dla Ciebie, że chcesz to wejść, to po prostu udostępnię linka do zakupu na story i kupon Odwaga obniża o 40%, no, dlatego że to jest ostatnia edycja, ostatnia możliwość dołączenia, ostatnia boska grupa cudownych kobiet. Zresztą na grupie na Facebooku jest już prawie 600 osób cudownych, wspaniałych, aktywnych i zajebistych, które na pewno osiągają i osiągną dużo więcej w życiu. I skorzystaj z tej szansy, bo być może przez to, że jesteś tutaj na tym live i posłuchałaś tej mojej historii i coś się w Tobie ruszyło, poczułaś gdzieś jakiś ścisk w brzuchu, ból w głowie, kujnięcie w tyłku, w kurw, to znak dla Ciebie, że to jest coś, żeby się temu przyjrzeć. Więc jeśli chcesz się przyjrzeć szybciej i oszczędzić 333 zł i dostać zajebisty program w takiej cenie, w której nie był jeszcze nigdy, naprawdę, bo nie był nigdy w takiej cenie, korzystając z tego kuponu, to zrób to dzisiaj, nie czekaj. Dziewczyny wszystkie też, które dostały maila, nie skorzystały jeszcze, to przyspieszam, dzisiaj jest end. Natomiast jeśli chcesz posłuchać więcej, poczekać, aż otworzę oficjalnie drzwi, opowiem Ci o programie i tak dalej, no to skomentuj webinar i przyjdź na webinar. Bardzo Wam dziękuję za to, że dzisiaj byłyście. Dziękuję za wszystkie miłe słowa osobom, które są już w moich programach. Cieszę się, że mogłam Was trochę tutaj pouruchamiać, podzielić się tą historią. I do zobaczenia. Pa!